Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Kultury i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Szanowny panie, szanowni panowie, Komisja Kultury spotkała się 7 marca w siedzibie tutejszej Rady o godzinie 17.30. Członkowie komisji po sprawdzeniu obecności przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Kultury i następnie pisma, które wpłynęły, komisja przeczytała i przyjęła do wiadomości. Komisja wnioskuje do zarządu dzielnicy 11 o wystąpienie do ZIKIT-u odnośnie wstępnego zagospodarowania Parku Duchackiego. Komisja Kultury wnioskuje, aby ZIK przygotował do akceptacji Rady Dzielnicy 11 program zagospodarowania parku zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami Rady Dzielnicy 11 i protokołami spotkań Komisji Zieleni, Komisji Kultury i Komisji Infrastruktury z zainteresowanymi stronami. Wnioskujemy o uwzględnienie prac studentów Uniwersytetu Rolniczego i pozyskanie przez ZIK środków unijnych przy zagospodarowaniu Parku Duchackiego. Ja może tylko powiem dwa słowa, proszę Państwa. Myślę, że to pismo tak samo wpłynęło do Komisji Zieleni. Jest to takie pismo, gdzie po prostu Państwo wiedzą, myśmy uchwałą przyznali kwotę chyba 60 tysięcy, jeśli dokładnie pamiętam. I teraz trzeba przygotować projekt, koncepcję zagospodarowania. I ZIKIT w tym momencie, proszę Państwa, pisze tak. W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania w siedzibie naszego zarządu w dniu oraz w związku z zamiarem realizacji zadania pod nazwą opracowanie koncepcji zagospodarowania tzw. Parku Duchackiego na terenie dzielnicy 11, u zbiegu ulic Malborskiej, Mochnackiego, Estańskiej i Laszczki, na działkach i tak dalej. Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu zwraca się z prośbą o określenie wstępnego programu zagospodarowania parku oraz określenie funkcji istniejących obiektów kubaturowych. Stąd nasza prośba, żeby uwzględnić wcześniejsze spotkania i wcześniejsze uchwały radnych tutaj, czyli Rady i Zarządu Dzielnicy 11. Następnie, proszę Państwa, Komisja Kultury wnioskuje do Zarządu Dzielnicy 11 o zamieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji, czyli dzisiejszej, projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Kultury na 2013 rok. Komisja odbywa się 18.30. Dziękuję bardzo. Macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością Komisji Kultury? Nie ma. W związku z tym przechodzimy do podpunktu A, to jest projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Kultury, druk nr 2513 i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu. Dziękuję bardzo. Projekt Komisji Kultury, druk nr 25/13. W sprawie planu pracy Komisji Kultury. Na podstawie paragrafu 29 ust. 2 regulaminu dzielnicy 11 stanowiącego załącznik nr 2 statutu dzielnicy 11 podgórze Duchackie stanowiącego załącznik nr 11 do uchwały 560/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic, tekst jednolity, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002, nr 243, pozycja 3278, do Rada Dzielnicy 11 podgórze Duchackie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan pracy Komisji Kultury na 2013 rok jak w załączniku do niniejszej uchwały i paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ten załącznik Państwo mają w materiale, czy mam to czytać? Dziękuję. To pan przewodniczący już obserwował wstawianie uchwały. Tak też otwieram dyskusję nad projektem. Ktoś z Państwa razem chciałby w tej sprawie zabrać głos, proszę bardzo. Jest ku temu stosowny moment. W tym razie ja mogę sobie zabrać głos, bo ja dzisiaj prawnicy z Kancelarii Rady Miasta i Ziemi z Krakowa zwrócili uwagę na wprowadzenie takich zapisów dotyczących patronatu nad realizacją lokalnych wydarzeń kulturalnych w obszarze działania dzielnicy. Faktycznie tak jest, że zgodnie ze statutem i regulaminem
patronat może obejmować cała Rada, a nie Komisja Kultury. Oni tutaj punktowali, a nie wiem, przepraszam pana przewodniczącego, byśmy rozmawiali przed sesją, którą zapomniałem powiedzieć. Natomiast no, w związku z tym przygotowałem taką poprawkę dostosowującą ten zapis planu pracy do tych wymogów określonych przez prawników z kancelarii. Mianowicie dotyczy ustępu 7. Otrzymał brzmienie: współpraca z realizatorami lokalnych wydarzeń kulturalnych w obszarze działania dzielnicy. A tutaj proponowany jest patronaty nad lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi w obszarze działania. Myślę, że to jest do przyjęcia. Dobrze, w sprawie poprawki, w sprawie projektu uchwały, jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos. Innej poprawki rozumiem, że nikt też nie zgłasza. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad zgłoszoną przeze mnie poprawką. Jeszcze raz przypomnę, ustęp 7 otrzymuje brzmienie: współpraca z realizatorami lokalnych wydarzeń kulturalnych w obszarze działania dzielnicy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej poprawki, proszę o podniesienie ręki. Osiemnaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym poprawka została przyjęta. I przechodzimy do głosowania całości projektu uchwały według druku 2513 w sprawie planu pracy Komisji Kultury wraz z przyjętą poprawką. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. I sama uchwała została podjęta. I przechodzimy do kolejnego.